Po śmierci Mieszka I władzę objął jego syn Bolesław, zwany Chrobrym, czyli Odważnym Dzielnym. W 997 roku na jego dwór przybył czeski biskup Wojciech, któremu Bolesław pomógł w zorganizowaniu wyprawy misyjnej do Prus. Jej celem było nawrócenie tamtejszych plemion na chrześcijaństwo. Misja nie przebiegła pomyślnie. Po przekroczeniu granicy zostali przewiezieni przez napotkanych Prusów na odbywające się właśnie zgromadzenie ludności. Wojciech ani żaden z towarzyszących mu kapłanów nie znał języka pruskiego, więc to powodowało problemy komunikacyjne. Po wysłuchaniu mowy Wojciecha przedstawiającej cel jego misji, Prusowie nakazali mu opuścić zamieszkałe przez nich tereny. Po 5 dniach Wojciech wraz ze świtą próbuje kontynuować misję, jednak zostaje schwytany i zabity. Książę Bolesław, według Gala Anonima, wykupuje ciało za tyle srebra, ile ono ważyło, i składa je do grobu w Gnieźnie. Wkrótce potem papież uznał Wojciecha za męczennika i ogłosił go święty. Od tego czasu szczątki biskupa były uważane za cenne relikwie. Bolesław Chrobry maksymalnie wykorzystał misję Wojciecha od strony politycznej. Do tej pory działania misyjne prowadziło jedynie cesarstwo, więc prestiż Bolesława w oczach innych władców wzrósł znacznie. W 1000 roku decyzję o pielgrzymce do grobu świętego Wojciecha podjął cesarz Niemiec Otton III. Spotkanie obu władców zostało nazwane zjazdem gnieźnieńskim. Bolesław przyjął władcę Niemiec bardzo gościnnie, ale wydarzenie to miało również doniosłe skutki polityczne. Zostało zawarte przymierze pomiędzy Bolesławem Chrobrym a Ottonem III. Cesarz widział w polskim władcy sojusznika w realizacji wizji zjednoczenia Europy pod berłem Niemiec. Na dowód zawiązanego sojuszu Otton III symbolicznie ukoronował polskiego księcia. Na zjeździe gnieźnieńskim ogłoszono decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz podległych mu biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. Dzięki temu udało się uniezależnić Kościół Polski od niemieckiego, co znacznie wzmocniło pozycję międzynarodową Polski. W średniowieczu samodzielność organizacji kościelnej była równoznaczna z uznaniem niezależności państwa. Ponadto arcybiskup miał prawo dokonać koronacji władcy. Nagła śmierć Ottona III w 1002 roku zakończyła zbliżenie polsko-niemieckie. W cesarstwie wybuchła wojna domowa pomiędzy pretendentami do tronu. Bolesław postanowił wykorzystać ten moment do zajęcia zamieszkałych przez plemiona słowiańskie Milska i Łużyc. Nowy władca Niemiec, Henryk II, nie zamierzał puścić agresji polskiego księcia płazem. Posunięcie Bolesława rozpoczęło serię wojen z cesarstwem, które trwały 16 lat. Mimo ponawianych najazdów niemieckich, polski książę skutecznie je odpierał i ostatecznie w 1018 roku w Budziszynie zawarto z Niemcami pokój. Na jego mocy Bolesław Chrobry utrzymał swoje wcześniejsze zdobycze. W 1003 roku Chrobry wyprawił się do Czech, gdzie zaangażował się w walkę o tron. Udało mu się zdobyć Pragę, przyjąć tytuł czeskiego księcia, jednak po roku został wyparty. W swoich rękach utrzymał jednak Morawy i Słowację. Po zakończeniu wojen z Niemcami w 1018 roku Chrobry zorganizował wyprawę na Ruś. Jego wojska pokonały oddziały Jarosława Mądrego, władcy Rusi Kijowskiej, oraz zajęły sam Kijów. Skutkiem wyprawy było przyłączenie do państwa piastowskiego Grodów Czerwieńskich. Zwieńczeniem aktywnej i agresywnej polityki Bolesława Chrobrego była jego koronacja w 1025 roku w Gnieźnie. Była ona możliwa dzięki śmierci cesarza Henryka II i wydania na nią zgody przez papieża. Koronacja wzmocniła pozycję polskiego władcy, stawiając go w gronie najważniejszych europejskich monarchów. Mimo wyraźnych sukcesów, jakie Bolesław Chrobry odniósł na arenie międzynarodowej, nie można zapominać o ich negatywnych konsekwencjach. Polski władca zrobił sobie wrogów ze wszystkich sąsiadów i jasnym było, że będą oni tylko czekać na odpowiedni moment, by się zemścić. Dodatkowo liczne wojny musiały doprowadzić do zwiększenia obciążeń podatkowych dla ludności, co odbiło się na rosnącym niezadowoleniu. Z tymi problemami zetknął się jednak dopiero następcy Bolesława.